Kościół został doszczętnie zniszczony po tym, jak do środka z impetem wjechał samochód. Lokalni wierni za zawsze zapamiętają to nietypowe poranne nabożeństwo. Kościół przygotowywał się na przyjęcie wiernych podczas porannego nabożeństwa, gdy nagle do środka świątyni wjechał samochód. Okoliczni mieszkańcy byli w ogromnym szoku, kiedy zobaczyli auto tuż przy ołtarzu. Powód, który podał policji kierowca pojazdu, jest niewiarygodny. Ciężko uwierzyć w zachowanie mężczyzny. Kościół został zniszczony przez samochód. Do tego przedziwnego zdarzenia doszło w hiszpańskiej miejscowości Sonseca. Ósmego stycznia, w tamtejszym kościele św. Jana Ewangelisty, wierni przygotowywali się do porannego nabożeństwa. Nagle krzątaninę przerwał donośny huk. Rozpędzony SUV wjechał w drzwi świątyni, po czym jego kierowca wysiadł z pojazdu. Kiedy wystraszeni mieszkańcy pospieszyli mu na pomoc, 35-latek z powrotem wsiadł do auta i wjechał do środka kościoła. Samochód staranował wszystkie ławki na swojej drodze i zatrzymał się dopiero przed samym ołtarzem. Wierni byli w zupełnym szoku, na miejsce natychmiast wezwano lokalną policję. Na szczęście nikomu nie stała się krzywda. Kiedy funkcjonariusze przybyli do świątyni, kierowca wciąż przebywał w swoim samochodzie. Rozpędzone auto wjechało do środka świątyni. Dalsza część tekstu pod galerią. Mężczyzna tłumaczył policji, że schował się w kościele przed szatanem, bo już nie wiedział, co ma zrobić. Kierowca stwierdził, że tylko w pobliżu ołtarza czuł się bezpieczny. Kilka dni po zdarzeniu rodzina 35-latka przeprosiła za zajście w mediach społecznościowych. Podkreślili, że nie był to żaden zamach religijny. Chcielibyśmy wyjaśnić, że personel medyczny, który leczy naszego brata, wyklucza, że charakter jego działań ma związek z czymkolwiek innym niż ze stanem zdrowia psychicznego. Obecnie jest leczony w ośrodku medycznym, napisała rodzina kierowcy. Dzisiaj grzeje, jeden. Nie żyje władca, który rządził krajem przez 50 lat. Obalił własnego ojca, błyskawicznie wyznaczono następcę. Koleżanka pokazała najnowsze zdjęcie z Tomaszem Lisem. Niewiarygodne, jak wygląda po udarze. Według doniesień miejscowych mediów, 35-latek prowadzi sklep z konopiami indyjskimi w okolicach kościoła. Niewykluczone, że w czasie zdarzenia, znajdował się pod wpływem środków psychoaktywnych. Wierni posprzątali świątynię i z pomocą lokalnych władz odnowili wrota i wnętrze. Najlepsze newsy dnia, źródło, popularne. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.